Polska Federacja Ziemniaka zaprasza Państwa na relację z wyjątkowego wydarzenia kulinarnego, jakim jest Festiwal Młody Polski Ziemniak. W programie wydarzenia wyjątkowe pokazy gastronomiczne oraz degustacja wyśmienitych potraw, w których króluje najbardziej wyczekiwane warzywo sezonowe, jakim jest Młody Polski Ziemniak. Cześć kochani, dzień dobry. Słuchajcie, robimy dzisiaj przysmak. Z Mazowsza, trochę z Mazowsza, ale też trochę ze ziemi świętokrzyskiej, bo Radom jest pomiędzy. Zobaczcie, podsmażamy sobie pięknie cebulę. Cebuli jeszcze nie solimy, będziemy to wszystko dodawać później. Plus mamy boczek, świetnie ci to wyjdzie, bardzo dobrze. Bo to co robimy, te dwie rzeczy będą nam się łączyć z bardzo ważnymi dwoma rzeczami. Mianowicie, mamy ugotowane młode ziemniaki obrane. Będziemy je rozgniatać zaraz w garnku i łączyć to wszystko z obgotowaną kapustą kiszoną, bo to coś, co robimy i co dzisiaj składamy do przysłowiowej kupy, to nic innego jak parzybroda. Parzybroda radomska albo świętokrzyska, tak naprawdę kwestia miejsca jest umowna, bo ona też pojawia się w Kieletczyźnie, czyli na świętokrzyskim, jak i na Mazowszu. Cebula, boczek, ziemniaki, które zaraz podgrzewamy tam, plus kapusta kiszona. Tak to wygląda. Otwórzmy sobie ziemniaczki. Pierwsze kilo poleci tutaj. Są obgotowane, obrane, obgotowane. Mają jeszcze trochę skrobi one w środku, bo to czuć, jak się wyciągnie z worka. Chcemy tą skrobię mieć, to wracuje do środka. Hop! One fajnie, pamiętajcie, żeby tej skrobi nie wyrzucać, bo ona daje nam kleistość. To danie będzie się fajnie łączyć. Słuchajcie, jeśli chodzi o młodego ziemniaka, czemu młody ziemniak, a nie stary ziemniak w tym daniu? Bardzo prostej przyczyny. Młody ziemniak ma mniej kalorii. To danie samo w sobie jest kaloryczne. Ziemniaki, skrobia, bardzo dużo fajnych wartości odżywczych, ale w takim daniu najważniejsze jest to, że ta kaloryczność jest już z tłuszczu, jest z boczku. Więc jeśli możemy dodać młodego ziemniaka, który ma mniej tej skrobi, to fajnie. No bo on będzie po prostu to danie lżejsze.